Ja po prostu bardzo mocno wierzyłam w ten produkt od samego początku. Zaczęliśmy rozdawać próbki różnym osobom dookoła, swoim przyjaciołom, rodzinie. To ta reakcja też bardzo, bardzo mnie motywowała, żeby coś z tym zrobić. Dziś w Greg Albrecht Podcast Zuzanna Rzymanek, jedna z sióstr, które są twórczyniami firmy Wege Siostry. Cześć Zuzanna. Cześć, cześć, bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zuzanno, powiedz, czym się zajmujecie? Na czym polega unikalność i specyfika produktu, który dostarczacie? My jako Wege Siostry jesteśmy producentkami alternatywy roślinnej dla nabiału. Produkujemy roślinne sery, masła, też alternatywę dla parmezanu. Większość tych produktów jest oparta na bazie z orzechów nerkowca. Tak, to, co nas wyróżnia najbardziej, to jest chyba to, że większość naszych produktów jest fermentowanych, czyli zawierają żywe kultury bakterii. My czerpiemy, łączymy tak naprawdę tradycję z innowacyjnością. Czerpiemy z tradycyjnych technik serowarstwa, ale po prostu naszą bazą nie jest mleko. Przynajmniej nie to takie nabiałowe, tylko mleko roślinne i orzechy. Tak w skrócie. Właśnie się zastanawiam, jakby rozumiem, że jest taki ogólny trend, że jest potrzeba produktów pochodzenia innego, pochodzenia po prostu roślinnego, ale jakbyś powiedziała, skąd przyszedł wam do głowy ten pomysł, żeby właśnie z tym zacząć i w takim składzie osobowym, to byłbym bardzo wdzięczny. Okej. My działamy już w sumie od 4 lat, więc już trochę czasu minęło i ta skąd się wziął pomysł? No to tak naprawdę historia jest dosyć długa. Zaczęło się ode mnie. Ja jestem w ogóle wegetarianką już w sumie z 15 lat, jak ostatnio policzyłam, nie jem mięsa. I zawsze, znaczy ten moment, kiedy przeszłam na wegetarianizm, to był moment, kiedy w ogóle zaczęłam się interesować gotowaniem, bo ponieważ musiałam po prostu sama do wszystkiego dojść, jak sobie przygotowywać swoją dietę i tak dalej. Także to było na początku. Natomiast ja pracowałam wcześniej w takiej firmie produkującej seriale telewizyjne i pracowałam tam przez 7 lat. Było super doświadczenie, ale po 7 latach tak czułam, że potrzebuję jakichś zmian. I sobie tak miałam takie bardzo idealistyczne może podejście, bo wiedziałam, że kocham podróżować i kocham gotować. I chcę więcej po prostu tego w życiu robić. Zaczęłam zastanawiać po prostu, jak do tego dojść. Potrzebowałam też przerwy po tych 7 latach. Zrobiłam sobie takie wakacje od pracy i wyjechałam z Polski. Na początku podróżowałam po Azji i też miałam taki pomysł, że będę chłonąć wszystkie kulinarne inspiracje. No ale szybko mi się skończyły oszczędności. Natomiast dowiedziałam się też przed wyjazdem o takiej wizie pracowniczej w Australii, dzięki której mogłam przez rok mieszkać i pracować w Australii. I postanowiłam zaryzykować. Już po 3 miesiącach wiedziałam, że nie chcę jeszcze wracać do kraju, chcę dalej kontynuować tę przygodę. I poleciałam do Australii w zasadzie z jednym plecakiem i wielkimi jakimiś nadziejami. I tam miałam taki pomysł, że będę zdobywać doświadczenie w gastronomii. Jeszcze nie wiedziałam, czym to tak naprawdę jest, ale miałam ogromną potrzebę robienia czegoś, czego efekt będę widziała od razu. Chciałam też po prostu też
po prostu gotować dla ludzi. Na początku ciężko mi było znaleźć pracę z samym entuzjazmem, ale trafiłam na super ludzi, którzy mi zaufali. I tak zaczęłam swoją przygodę w restauracjach. Pracowałam w Melbourne, w Australii, w dwóch restauracjach, które były bardzo też nastawione na opcje wegańskie i wegetariańskie, co mi bardzo odpowiadało. I zaczęłam chłonąć te wszystkie nowinki. W Melbourne mieszkałam, to było 5 lat temu. Wtedy tam też ten trend wegański, wegetariański bardzo, bardzo się rozwijał. U nas w Polsce to były w sumie takie dosyć takie początki. I też w Melbourne w jednej z restauracji pierwszy raz robiłam taki właśnie twarożek z orzechów. To były akurat orzechy makadamia, które w Australii rosną lokalnie. Pycha. Tak, tak. Natomiast chyba jedne z najdroższych orzechów, jeszcze droższe od nerkowców. Także to była moja pierwsza taka styczność z różnymi nowinkami wege. Po roku trochę popodróżowałam dalej, skorzystałam z okazji, że jestem na drugim końcu świata, chciałam to maksymalnie wykorzystać i jak skończyła mi się ta wiza pracownicza, pojechałam jeszcze do Nowej Zelandii, do Japonii i potem do Polski. Wróciłam i tak za bardzo nie wiedziałam, co dalej, bo miałam cały czas tą pasję, ten czas przepracowany w restauracjach mnie nie zniechęcił, cały czas chciałam gotować. Miałam jeszcze propozycję pracy w wegańskiej restauracji w Austrii, w Wiedniu, ale już tak czułam, że jestem zmęczona podróżami. Tak wróciłam do Warszawy, no i stwierdziłam, że potrzebuję przerwy, potrzebuję trochę poczuć jakieś korzenie i trochę ugruntować się. No i zaczęłam też rozmowy z rodziną, z siostrą o tym, o przyszłości, co dalej. Ja akurat też przypadkiem spotkałam znajomą, która zaczęła pracować w jednej z wegańskich restauracji w Warszawie, która dopiero miała się otworzyć. I tam dostałam pracę jako kucharz. Przed otwarciem bardzo dużo wspólnie z innymi takimi osobami z zajawką testowaliśmy różne opcje i wtedy też wrócił ten pomysł na te sery z orzechów. Ja usłyszałam, że ktoś za granicą, że się robi takie sery i że się fermentuje, bo do tej pory o tym nie wiedziałam. No i zaczęłam zgłębiać temat, szukać gdzieś w internecie jakichś informacji i jakby temat totalnie mnie pochłonął. Jakoś tak czułam, że to jest dużo w tym takiej kraftowości, rzemieślniczej pracy, że to, że trzeba też poświęcić sporo czasu, bo to dojrzewanie trwa. No i zaczęłam robić testy w tej restauracji. Włączyliśmy deskę serów do menu. No i wtedy powiedziałam też mojej siostrze o tym pomyśle. I Magda od razu podchwyciła temat. Tutaj w tym naszym duecie moja siostra jest taką osobą, która chyba ma większą żyłkę do biznesu i przedsiębiorczości może niż ja, razem też ze swoim mężem Tomkiem, z którym też teraz pracujemy. I jak tylko zrobiliśmy research, co się okazało, że jest to totalna nisza w Polsce. Stwierdziłyśmy, kurczę, że to jest to, że to jest świetny pomysł, żeby zrobić coś swojego. I po prostu tak naprawdę to się potoczyło od momentu tego faktycznego pomysłu bardzo szybko. Po prostu zrobiłyśmy listę rzeczy, które potrzebujemy. Listę sprzętów, zaczęłyśmy pracować nad naszymi oryginalnymi recepturami, to było w ogóle w domu mojej mamy, więc też się śmiejemy, że
taki biznes najpierw praktycznie prawie że w garażu powstawał, przynajmniej te pierwsze próby. No i moja siostra razem ze swoim mężem mieli oszczędności jakieś, które chcieli zainwestować, więc wszystko się po prostu jakoś tak złożyło, że to był idealny moment i na rynku w Polsce, że czegoś takiego po prostu nie było. Też ten weganizm, ta dieta stawała się coraz bardziej popularna, coraz więcej było restauracji w Warszawie roślinnych. Jakby to nas przekonało, że to jest to, że trzeba zacząć. Może trochę przydługa ta historia. Absolutnie nie przydługa, wręcz powiedziałbym, że świetna, bo już zrobiłem sobie w głowie kilka notatek do takich punktów, które chciałbym pogłębić, więc spróbuję pójść chronologicznie. I ciekawi mnie ten moment, w którym pracujesz na etacie 7 lat w branży zupełnie oderwanej od tego, czym się teraz zajmujesz i czym się decydujesz zajmować potem. Skąd odwaga i impuls do tego, żeby powiedzieć, hej, zostawiam to, co miałam, po prostu jadę w nieznane. Pytam o to, bo jak pracuję z różnymi osobami, które mają przed sobą dużą decyzję do podjęcia, ważne, czy chcą odejść z firmy i założyć swoją firmę, czasem prowadzą swoją firmę, mają zrobić jakiś duży zwrot albo mają przestać na przykład zarządzać tą firmą, bo już ona jest taka duża, że nie muszą tam pracować, ale się tego boją. Często jest ten lęk, prawda? Lęk przed zmianą, taką dużą. Co ci działo w twojej głowie i jak ty zbudowałaś tę pewność do tego, że hej, kurczę, zostawiam te 7 lat budowania konkretnej kariery za sobą, to też często ludzie mówią, o rany, nie będę miał czy miała gdzie wrócić i mówisz, siadam do tego samolotu, lecę. No też często się nad tym zastanawiam. Powiem tak, ja w ogóle spotkałam w swoim życiu, naprawdę miałam ogromne szczęście do ludzi. I spotykam po prostu bardzo fajnych i dobrych ludzi, którzy często i inspirują mnie i też utwierdzają, przekonają, że po prostu trzeba gdzieś tam słuchać siebie. Myślę, że po tych 7 latach, znaczy tak, może też powiem, żeby nie było też tak totalnie, że rzuciłam totalnie wszystko i spaliłam ze sobą mosty, bo tego nie zrobiłam. Wzięłam na początek po prostu urlop bezpłatny na pół roku. I miałam taką możliwość, naprawdę miałam bardzo fajną szefową i szefa, którzy też wydaje mi się, że interesowali się mną i moim rozwojem, którzy byli otwarci na tego typu rozwiązania i oni no, po prostu widzieli, że bardzo, bardzo, bardzo chcę to zrobić, więc mi ułatwili też tą decyzję, że jakby co mogłam wrócić. Natomiast jak już wyjechałam, to wiedziałam, że nie chcę wrócić. Też byłam chyba w takim momencie w życiu, miałam 30 lat równo i chciałam po prostu, byłam przekonana, że nie chcę, żeby mój dzień wyglądał w ten sposób już tak zawsze. Także chyba to głównie. No, jest to strasznie fajna historia, ale która odwaga, pokazuje odwaga właśnie... Ale odwaga też rzeczywiście jest. Ja w ogóle od dziecka bardzo dużo podróżuję. Mój tata jest pilotem. Też mieszkaliśmy przez rok za granicą w dzieciństwie. Także ja też miałam zawsze taką świadomość, że świat jest otwarty i że trzeba z tego korzystać. A, no widzisz, to mnie zawsze intryguje, no bo
Z jednej strony sam jestem wyznawcą takiej zasady, że jak ci gdzieś niewygodnie, to spróbuj, a może nawet jak ci wygodnie, to czasem spróbuj czegoś nowego. Z drugiej strony obserwuję, że no wiadomo, że mamy tendencję do kopania się w jakimś miejscu czasem i wtedy im wyższa ta bariera wyjścia, tym mniej chcemy z niej wyjść. A ta historia jest jakaś, wiesz, no z tej perspektywy spektakularna, że tak naprawdę obejmuje jakąś kompletną transformację. Tak? Kolejnym krokiem była twoja praca w restauracji, gdzie rozumiem, że po prostu na bazie swoich potrzeb też i przekonań miałeś szansę dzielić się tym, obserwowałeś to na świecie, no ale wróciłaś tu, też to robiłaś i nagle ten pomysł założenia takiego biznesu o zupełnie innym charakterze, no bo praca w restauracji, nie mówię, że jest prosta i że prowadzenie restauracji jest proste, myślę, że jest bardzo trudne, niemniej jednak jest to zupełnie co innego niż stworzenie produktu, który się pakuje do pudełeczka i wrzuca na półki w sieciach dystrybucji ogromnych i jakby to jest też dla mnie fascynujące, bo chociażby, no oczywiście pracuję z różnymi firmami, ale chociażby gościem mojego podcastu był Adam Paluszyński, współtwórca marki Soti Natural, to są herbaty zielone na zimno w butelce i długo z nim rozmawiałem na temat tego, jak się tworzy tę dystrybucję, no i czuję, że to jest coś, co mi się kojarzy jako trudne, drogie i ciężkie i ogólnie naprawdę nieprosta rzecz. I to mnie zaciekawiło. Skąd nabrałaś, może dzięki temu zespołowi, tej pewności do tego, żeby powiedzieć, hej, dobra, no to bierzemy ten serek, pakujemy go do pudełka w cudzysłowie i będziemy go dystrybuować normalnie do konsumentów. Mhm. Ja myślę, że znaczy ja do końca to nie wiedziałam, na co ja się piszę i na co ja się decyduję. To wszystko, zresztą do tej pory cały czas się uczymy bardzo dużo. Także na początku to była ta chęć właśnie i pracy na swoim, zrobienia czegoś razem, właśnie z siostrą, ale dla mnie to też kwestie ideowe, jednak nie jem tego mięsa od tylu lat i widzę też jaka to może być zmiana i wpływ na różne nawyki żywieniowe innych ludzi. Ja po prostu bardzo mocno wierzyłam w ten produkt od samego początku i też jak zaczęłam rozdawać, zaczęliśmy rozdawać próbki różnym osobom dookoła, swoim przyjaciołom, rodzinie, to ta reakcja też bardzo, bardzo mnie motywowała, żeby coś z tym zrobić, żeby nie zatrzymać się właśnie tylko na tej desce serów w restauracji i na tym gotowaniu, tylko jednak podjąć jakieś ryzyko, zrobić ten krok i stworzyć z tego produkt. Natomiast to rzeczywiście nie było łatwe. Na początku robiliśmy wszystko totalnie własnymi siłami. Mieliśmy na samym początku te oszczędności mojej siostry i męża, to było 100 tysięcy, więc to tak naprawdę nie jest duża kwota. Projekty opakowań zrobił nasz pierwszy, przynajmniej nasz brat, który jest architektem i który ma też taki zmysł designerski. Więc po prostu wykorzystaliśmy wszystko, co mieliśmy dookoła i zaczęliśmy chodzić z tymi próbkami produktów po sklepach. Na początku zaczęliśmy naprawdę od lokalnej społeczności, od jakichś kooperatyw, właśnie jakieś zaprzyjaźnione restauracje, które chciały mieć te sery. Później zaczęły się jakieś malutkie, lokalne eko sklepiki ze zdrową żywnością. Ja do tej pory pamiętam moment, jak chyba pierwszy raz wchodziłam do jakiegoś sklepu z ekożywnością, jak się stresowałam w ogóle. Bałam się, że mnie wyrzucą, że w ogóle nie będą chcieli czegoś takiego widzieć, ale rzeczywiście ten w przypadku tak innowacyjnego produktu najważniejsze było, to widzę, spróbowanie tego. I głównie ten smak.
zaczął nam przyciągać klientów. I... Także na początku była bardzo mała ta skala dystrybucji. Wiesz, jest to niesamowita, ciekawa bardzo też inspiracja, czy taka wiadomość dla kogoś, kto myśli o produkcie dla konsumentów. No i jak słyszy się kwotę 100 tysięcy inwestycji w produkcie tego typu, to myślę, wiesz, no, są firmy, żeby wejść na półkę do niektórych sieci, to taką kwotę musisz wyłożyć, czy podobną, tylko żeby się pojawić na półce, więc to w kontekście stworzenia całego produktu wydaje się, no to jest po prostu nic, tak? Oczywiście dla prywatnej osoby to jest kwota jako oszczędność, natomiast z perspektywy tworzenia biznesu się wydaje w ogóle żadna kwota, więc nie, jest to fajny dowód na to, że to można zrobić, to znaczy, że to ten dobry produkt napędzał to w takim stopniu i wy tak dobrze wykorzystywałyście, czy wykorzystywaliście te zasoby, żeby to jednak krok po kroku napędzić. Jedna kwestia mnie zaintrygowała. Jak to się stało, że akurat twoja siostra w tym samym czasie była gotowa do tego, żeby takie ryzyko, powiedzmy, takiego projektu podjąć? Bo to jest strasznie duże wyzwanie też, abstrahując od tego, czy to siostry, czy nie siostry, czy w ogóle dwie osoby, które mają do siebie zaufanie, chcą coś razem robić, żeby znalazły się w tym samym punkcie w życiu, żeby akurat zrobić to w tym momencie. Akurat znalezienie wspólnika jest jednym, myślę, z dużych wyzwań ludzi, którzy budują biznes, a u was to się jakoś tak synchronizowało. To jak to było? Musiałeś jakoś ją przekonać do tego? Co to był za moment? W zasadzie przekonywać nie musiałam w ogóle, ponieważ jak tylko powiedziałam o pomyśle, jak jest to pyszne, to właśnie śmieję się do tej pory, że Magda tak naprawdę w ogóle nawet na początku nie spróbowała tego, a już wiedziała, że chce w to wejść. Natomiast no, też trzeba by było ją zapytać o to, jak to dokładnie było, ale Magda... jest z wykształcenia w ogóle biologiem, natomiast pracowała całe swoje życie zawodowe jako fotograf. I też myślała po prostu o czymś razem ze swoim mężem, po prostu w coś chcieli zainwestować. I jak usłyszeli ten pomysł, no to po prostu kliknęło im to, zagrało. Jeszcze chciałam tylko dodać, że w tym naszym biznesie mam wrażenie, że przynajmniej na początku bardzo dużo rzeczy robiliśmy intuicyjnie. Może to nie jest najlepsza strategia, na pewno nie we wszystkich dziedzinach biznesu, ale my jakoś mocno wierzyliśmy w tą intuicję, która nas dobrze poprowadziła. No właśnie tak się rozbawiła mnie trochę ta sytuacja, że chcieli w coś zainwestować, bo jakbym myślał o tym, żeby w coś zainwestować, to myślę sobie, no jest dużo innych, mniej czasochłonnych sposobów na to, żeby zainwestować pieniądze. To był taki, powiedziałbym, zrobienie sobie jeszcze nie tylko inwestycji, to jest inwestycja czasu pewnie bardziej nawet niż pieniędzy de facto, szczególnie na początku. Stąd taka dla mnie intrygująca jest ta decyzja. A taki kolejny element, który mnie zaskakuje, to z tego, co zrozumiałem, wy jakby cały czas rozwijacie się, wykorzystując kapitały własne, czyli to oznacza, że tak efektywnie wykorzystujecie swoje kapitały do tego, żeby osiągnąć skalę, którą osiągnęliście do tej pory. Wydaje mi się też to bardzo imponujące w kontekście rynku, na którym pracujecie, który jednak jest kapitałochłonny, no bo wyobrażam sobie dystrybucja, zwroty, poszerzanie, wejście do nowego kanału, no trzeba nowy towar wyprodukować, więc to też jakby wszystko konsumuje te zasoby. Jaka jest tajemnica tego, że to jest możliwe, żeby to realizować w ten sposób? Co uważasz, że jest taką, wiem, że mówiłaś, że twoja siostra się bardziej zna na biznesie, ale myślę, że masz dobre wyczucie po 4 latach tego. Gdzie uważasz, że jest ta dźwignia, oprócz tego, że towar, czyli produkt jest super, gdzie jest dźwignia tego, że to się składa w ten sposób, że jesteście w stanie to samofinansować? No, rzeczywiście tak było. W ogóle pierwsze 2 lata to w zasadzie tylko, no wszystko co zarobiłyśmy, to była ciągła inwestycja. Przede wszystkim w ogóle sprzęt też jest bardzo drogi. Surowiec, sam nerkowiec nie należy do najtańszych.
Znaczy, my miałyśmy od początku takie też takie przekonanie, że należy bardzo dbać i o klientów, i o konsumentów. I na przykład byłyśmy chyba w jednym roku na paru dziesięciu różnych targach z żywnością. Stawiałyśmy na ten kontakt, chciałyśmy się jak najwięcej dowiedzieć o potrzebach klientów i te targi nam dały dużo takich informacji. No i do tej pory tak rozmawiamy z Magdą, że jakbyśmy wiedziały, ile to jest pracy, to nie jesteśmy przekonane, żebyśmy drugi raz w to weszły, bo rzeczywiście te pierwsze 2 lata to była ciągła praca. I też na pierwszym roku jeszcze ja pracowałam i w restauracji, Magda i robiła zdjęcia, także to były 2 etaty. Naprawdę byłyśmy po 2 latach mocno zmęczone. Ja myślę, że tak, że na pewno tak jak mówisz, jakość produktu i smak to przede wszystkim, ale też w pewnym momencie musiałyśmy zacząć dobrze liczyć, na co wydajemy, ustalić jakieś priorytety. Zaprzyjaźniłyśmy się z tabelkami w Excelu, co na początku nie było takie oczywiste. Ja wiem, że my w ogóle nie miałyśmy tak naprawdę na samym początku takiego dobrego biznesplanu, tylko działałyśmy totalnie na czuja intuicyjnie. Natomiast po tak naprawdę przełomowym rokiem był zeszły rok dla nas, po 3 latach działalności. Musiałyśmy podjąć właśnie taką decyzję kluczową co do rozwoju. I stwierdziłyśmy, że chcemy, żeby ten produkt był dostępny szerzej w sieciach. Też wzięłyśmy udział w takim programie akceleracyjnym organizowanym przez Fundację Most. To było pół roku takich spotkań z różnymi mentorami. Też dokonaliśmy takiej analizy szczegółowej sprzedaży i produkcji. Także, kurczę, nie wiem dokładnie, jak mam odpowiedzieć na twoje pytanie, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, myślę, że to jest głównie zasługa dobrego produktu, no. Ale też to, że tworzymy rodzinnie tą firmę, tą markę, wkładamy to naprawdę serce. No wiadomo, że liczby są ważne już na pewnym etapie, ale nie wiem, czy odpowiedziałam. Myślę, że to jest odpowiedź na to, które pokazuje proces tego dochodzenia do tego punktu, że to nie jest tak, że jakiś był wielki jeden aha moment, który spowodował, że nagle to przyspieszyło, tylko że raczej konsekwentna praca i uczenie się w procesie i stopniowa profesjonalizacja tego, która doprowadziła was do punktu, który jest teraz. To, co mnie jakby na początku zaskoczyło, na początku, jak zetknąłem się z waszym produktem, chociaż ja się, mogę powiedzieć, zetknąłem w sklepie lokalnym, ale potem widziałem go też w sklepie sieciowym, o tak bym powiedział, to właśnie to, że jesteście w takiej dużej sieci, jakby mam trochę wiedzy o tym, jak to działa, troszkę myślę, i wiem, że to nie jest ani łatwe, ani tanie, żeby to zrobić. To oczywiście może zbudować niesamowitą dźwignię, jeżeli konsumenci to kupują, ale też ciekawy ten produkt, bo nie jest to nie jest produkt tani, czyli jakby tak. W dużych sieciach gdzieś tam przestrzeń na te produkty jednak premium w znaczeniu, no to nie jest zwykły serek wiejski za złoty 90 zł, czy tam nie wiem ile, tylko to kosztuje tak. 10 razy więcej, czy tam, więc jakby to jest dla mnie ciekawe, że zobaczyłem was tam i mówię, to naprawdę to już jest wyższa szkoła jazdy. I to mnie zaciekawiło. Jakie były takie największe momenty na drodze do tego punktu, do którego zdecydowałyście się, no na taki wejście, powiedzmy, w tę największą ligę, no bo to jest największa liga dystrybucyjna w Polsce.
To było w zasadzie właśnie po tych 3 latach. W zeszłym roku postanowiliśmy znowu zmienić lokal produkcyjny na większy, bo tak było, że zaczęliśmy naprawdę od malutkiego lokalu i co roku się okazywało, że ten lokal już jest za mały, że już się tam nie mieścimy. I w końcu wzięliśmy już trochę na wyrost, wydawało nam się, lokal, to było właśnie rok temu i zainwestowaliśmy w ten lokal, w sprzęt i też taką dużą decyzją było rozpoczęcie współpracy z panią technolog i zatrudniliśmy kierownika produkcji, który no bardzo, bardzo nam uporządkował kwestie produkcyjne już tak na poziomie bardziej profesjonalnym i zatrudniliśmy też key account managera właśnie do współpracy z sieciami, który zaczął pozyskiwać nam większych klientów. W tym nie miałyśmy totalnie doświadczenia, nie wiedziałyśmy od czego zacząć, także to były takie kroki naprawdę duże, milowe. I to była ta droga do tej profesjonalizacji. Tak, dzięki temu podwoiliśmy w ogóle tą produkcję, albo nawet, może nawet i więcej. Po prostu zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne. Mhm. Już się okazuje, że to jest i tak za mało i właśnie zaczęliśmy poszukiwania kolejnej lokalizacji. Bardzo fajnie. Słyszę, że dużo mówisz na temat produkcji, czyli widzę, że ten aspekt jest też jakby bardzo istotnym komponentem tego powodzenia. Bardziej o tym nawet mówisz niż o pozyskiwaniu klientów. To też mi pokazuje jakby rzeczywiście, że ten produkt musi być super ważny, że jakby on trochę kreuje to ten popyt, czyli że ten popyt może nie być aż takim ogromnym, znaczy to pewnie też jest wyzwanie, bo nic się samo nie sprzedaje, ale jednak, że produkcja jest tutaj takim większym trochę wyzwaniem. Czy trafnie to obserwuję? Znaczy jest tak, że rzeczywiście z Magdą musiałyśmy się trochę podzielić obowiązkami w pewnym momencie, już musiałyśmy to bardzo, bardzo jasno i przejrzyście ustalić i ja wzięłam na siebie właśnie tą kwestię tej produkcji i ta część naszej działalności jest mi bliska, może dlatego dużo o tym mówię, natomiast rzeczywiście ta strona tej sprzedaży jest również bardzo ważna, moja siostra się tym zajmuje i staram się tam nie wchodzić w jej kompetencje. Jaka jest skala tego biznesu dzisiaj? To znaczy, jeżeli byś miała podać z tego Excela jakieś ciekawe elementy, jak na przykład, nie wiem, czy które dane uważasz, że możesz się nimi podzielić? Czy to są obroty, albo liczba sprzedanych produktów w skali roku, albo dodatkowo jakieś najciekawsze kanały, w których można ten produkt kupić i co też pokazuje pewnego rodzaju skalę, do której doszłyście, to jak byś powiedziała, jak byś mogła przedstawić, gdzie jesteście dzisiaj? Myślę, że mogę się podzielić danymi dotyczącymi obrotu. W 2019 przychody to było 1,8 miliona złotych, natomiast w 2020 zamknęłyśmy na poziomie 4,4 miliona. Także wzrost jest naprawdę skokowy. Na 2021 rok planujemy też podwojenie tych przychodów. Super. I gdzie można ten produkt kupić? Najlepiej. Właśnie bardzo, bardzo się cieszę, że dotarliśmy do tej szerszej w zeszłym roku i w tym do tej szerszej klienteli w różnych mniejszych miastach.
Także można nas kupić w sieci Lidl. Natomiast na ten moment w całej Polsce tylko na takich na akcjach ogólnopolskich, które robimy regularnie z siecią Lidl. Natomiast w Warszawie i okolicach jesteśmy już na stałe i planujemy też poszerzać tą stałą dostępność. Natomiast jesteśmy też dostępni w sieci Auchan w całej Polsce, od niedawna w Selgrosie też w całej Polsce, we Frisco, największym supermarkecie online. No i też w sieci Organik, Farma Zdrowia w całej Polsce i w różnych mniejszych lokalnych sklepikach, w których jesteśmy od samego początku i cały czas jesteśmy. Jeśli chodzi o właśnie kreowanie jakby tej maszyny, budowanie tej maszyny działania tego produktu, to z jednej strony rozumiem, że sam produkt w znaczeniu serek, powiedzmy, serek z nerkowca, który jest po prostu smaczny, to jest element tej wartości. Rozumiem, że też elementem ważnym jest możliwość wytwarzania go w sposób powtarzalny w dużej skali. Rozumiem, że trzeba negocjować te kontrakty handlowe. Intryguje mnie natomiast taki aspekt marketingowy, który wykracza poza samą recepturę i proces sprzedaży, no bo normalnie, że tak powiem, na rynku tym produktów konsumenckich jest bardzo istotne to, jaką dana marka buduje ogólną wartość, czy jakie poczucie i te ileś elementów się na to składa. Nie tylko sam smak produktu, ale opakowanie, jakaś komunikacja, budowanie świadomości konsumenta, co to jest, że to jest jakaś rzecz, którą warto spróbować, którą oczywiście też można tworzyć w kanale sprzedaży, na przykład poprzez takie akcje, że to jest po prostu dostępne i ktoś spróbuje. Ciekawi mnie, jakie działania marketingowe, na przykład dla kogoś, kto by wprowadził zupełnie inny produkt, ale też konsumencki, spożywczy, powiedzmy, jakie działania marketingowe byś uważała za takie sensowne? Bo pytam cię o to, dlatego że szczególnie w kontekście tego, że działacie na małym własnym budżecie, czyli nie używacie akceleratora w postaci, dobra, wrzucimy 3 miliony w ATL i zobaczymy, co się wydarzy, tylko po prostu działacie własnym sumptem rozwojowym. Jestem ciekaw, gdzie są te ważne punkty, które pozwalają to działać marketingowo sensownie, bez trwonienia środków. My mamy też taką przewagę, że właśnie i Magda, i jej mąż Tomek są fotografami. Także to od początku było dużym plusem, bo mogliśmy tworzyć naprawdę ładnie wizualne zdjęcia i naszych produktów. Ja wiedziałam, jak coś ugotować, więc od samego początku robimy takie sesje produktowe wspólnie. Natomiast dużym też takim ważnym krokiem była zmiana identyfikacji wizualnej naszej marki i opakowań naszych produktów, w którą zainwestowaliśmy w zasadzie już chyba po roku czy po dwóch istnienia na rynku. Stwierdziliśmy, że po prostu jednak tych produktów nie widać. I zaufałyśmy bardzo doświadczonemu studio projektowemu, graficznemu, którzy wspólnie z nami, bo też musieli poznać nasze oczekiwania. Chciałyśmy, żeby to było właśnie coś rzucające się w oczy, kolorowe, dziewczęce, stworzyli taką identyfikację, która nam odpowiadała. I ten moment zmiany tych opakowań też bardzo się przełożył w ogóle na naszą sprzedaż. Było widać, że... Także jeżeli chodzi, myślę, że to było bardzo ważne. Natomiast wszystkie działania marketingowe, przynajmniej do tej pory, wszystko robimy trochę własnymi siłami, prowadzimy nasze kanały społecznościowe cały czas same.
Pewnie w pewnym momencie to się zmieni, natomiast dla nas bardzo ważne było to, żeby mieć ten kontakt właśnie przez Facebooka, przez Instagrama z odbiorcami, bezpośrednio z naszymi odbiorcami. Też widzimy, jakie to ma znaczenie, jak po prostu nasi klienci dzielą się zdjęciami z naszymi produktami i przepisami na danie. Fajnie. No, czuję rzeczywiście, że to jest taka społeczność kreowana naturalnie w bardzo autentyczny sposób wokół też bardzo w pewnym sensie unikalnego produktu, znaczy nie w pewnym sensie, tylko unikalnego, który zawsze ktoś może chcieć próbować kopiować, no ale jednak macie tę tutaj palmę pierwszeństwa, że weszłyście na ten rynek jako pierwsze z tego typu asortymentem, więc to zawsze buduje jakąś przewagę w jakiejś perspektywie, przynajmniej w jakimś okresie działania. Wspomniałeś o dwóch ważnych rekrutacjach do zespołu, czyli King Account Manager, który poszerza ten kanał sprzedaży i kierownik produkcji, który wam sprofesjonalizował, rozumiem, poukładał jeszcze dodatkowo ten proces produkcyjny. Jak wygląda dziś zespół waszej firmy? Ile to jest osób i jak to działa? W sumie już zatrudniamy w zasadzie prawie 20 osób w firmie. Pracownicy produkcji to jest jakieś 12 osób. Mamy właśnie Key Account Managera, mamy też osobę odpowiedzialną tutaj za administrację, wystawianie faktur i tak dalej. Tomek, mąż Magdy, zajmuje się tym działem logistycznym, mamy magazyn, w którym też mamy pracowników magazynu, mamy już w zasadzie dwóch kierowców. Także to się bardzo, bardzo rozrosło i to też w ciągu ostatniego roku, bo jeszcze rok, półtora roku temu to miałyśmy, nie wiem, czterech pracowników na produkcji. Także dużo mniej. Także to, ta dostępność w sieciach, większa skala produkcji spowodowały, że po prostu to był ten moment, żeby zatrudnić więcej osób. Mhm. Jaka jest wasza koncepcja, wizja przyszłości? Czy budujecie teraz, bo powiedziałaś na początku, że zaczynałyście, nie miałyście nawet biznesplanu, czyli że w zasadzie to była taka koncepcja, dobra, no jedziemy do przodu, zobaczymy, co się wydarzy, robimy dobre produkty i zobaczmy, czy uda nam się z tego utrzymać. Tak bym to sparafrazował. No ale dzisiaj jesteście w innym miejscu, inna skala, większa odpowiedzialność, więcej ludzi, więcej konsumentów. Jaka jest wasza koncepcja na przyszłość? Czy planujecie dalej rozwijać się organicznie? Czy chcecie jakoś bardzo znacząco przyspieszyć? Czy macie jakieś postawione przed sobą cele gigantyczne? Czy raczej skupiacie się na tym, żeby po prostu krok po kroku dokładać i organicznie się rozwijać? Mhm. Mamy już biznesplan. Tutaj też właśnie Tomek, który zajmuje się też strategią w dużej mierze w naszej firmie, też właśnie wspólnie z nim stworzyliśmy taki biznesplan na najbliższe 5 lat. Także planujemy na pewno poszerzyć dystrybucję i dostępność tego naszego produktu w szerszej skali. Na przełomie roku 2021-2022 chcemy się przenieść do dużo większego zakładu produkcyjnego i zainwestować w bardziej profesjonalne linie produkcyjne. Także jesteśmy teraz na etapie tworzenia dokładnego planu. Myślimy też o zagranicy, ponieważ mamy coraz więcej zapytań z zagranicy.
i z Niemiec, z Anglii o nasze produkty. Także mamy wrażenie, że ten rynek czeka i też myślimy o takim o tym rozwoju. Natomiast na ten moment cały czas rynek polski jest według nas niezaspokojony. Także będziemy w pierwszej kolejności poszerzać dystrybucję o kolejne sklepy. Powiedziałaś na początku, tak? Zaczęłaś od tego, że pracowałaś w jakimś obszarze biznesu, ale tak naprawdę do końca się nie znałaś na tym biznesie. Potem działałaś w gastronomii, wróciłaś. No, jak na przestrzeni tych lat, ostatnich 4 lat, postrzegałaś potrzebę rozwijania swoich kompetencji i na ile, jakie metody ci temu służyły? Czy to były głównie po prostu doświadczenia, czyli uczenie się na błędach, czy też korzystałaś z innych sposobów tego, żeby swoje poczucie kompetencji, świadomości w tym zakresie poszerzać? Głównie to było własne doświadczenie i uczenie się na swoich błędach, ale też takim w mojej ocenie bardzo dużo mi dała ta akceleracja, o której wspominałam wcześniej, dla startupów, bo tam mieliśmy kontakt z różnymi ekspertami w tych dziedzinach i to mi to otworzyło, szczególnie jeśli chodzi też o taki podział obowiązków w firmie, organizację, odpowiedzialności. To było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny moment, kiedy po prostu udało nam się to wszystko uporządkować. Natomiast my też cały czas mamy kontakt z różnymi innymi firmami, które działają w tej branży, wege, produkują i różne alternatywy dla mięsa, inne produkty i też wymieniamy się różnymi doświadczeniami. Myślę, że to też jest fajne i ważne, korzystanie z tej społeczności, która działa w podobnej branży i wspieranie się. No, to jest też ciekawe. W jakiej formie ta współpraca przebiega? Czy ma jakiś charakter uporządkowany, czy to jest po prostu luźne, przypadkowe rozmowy z jakimiś osobami, które się pojawią? To jest ciekawe dla mnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ta otwartość wymiany wiedzy jest umiarkowana w zależności od branży, bo jest takie poczucie konkurowania, więc to jest fajne, ale z drugiej strony też, że kłopotem czasem jest w tym bardzo takim napiętym jednak kalendarzu działań, który każdy przedsiębiorca ma, zaalokowanie takiego czasu na to, żeby tę wymianę wiedzy, że tak powiem, przeprowadzać. Więc jestem ciekaw, czy to ma charakter systemowy, czy to ma charakter bardziej spontaniczny. Spontaniczny zdecydowanie, nie systemowy. Rzeczywiście brakuje czasu na tego typu, ale no może takie systemowe też by było, ale no, pewnie nie do zrobienia systemowo. No właśnie, a jak ty sobie radzisz z priorytetami w tej swojej roli, której się podjęłaś, w tej roli przedsiębiorczyni, gdzie jakby zawsze masz to poczucie, że zawsze można zrobić więcej, nie ma nigdy tego końca, bo jakbyś chciała, to mogłabyś pracować 24 godziny na dobę. Co tobie pomaga ustalać sobie priorytety? Ale chodzi ci o priorytety pracy, tak? Najbardziej chyba pomagają mi spotkania takie z całym zespołem, kiedy przegadujemy, takie operacyjne, kiedy przegadujemy wszystkie bieżące sprawy i wtedy też wychodzi, co jest największym priorytetem. Także staramy się te zebrania jak najbardziej regularnie robić. I macie na to jakiś rytm, że to jest, nie wiem, raz w tygodniu? Jak to wygląda? Tak dopytuję, bo
szukam dobrych praktyk, które też mogą być przydatne dla innych, bo wiem, że to jest często wyzwanie. Priorytetyzacja i efektywna współpraca zespołu nawet, to są wyzwania i w organizacjach, które mają tak jakby 20 osób, i w organizacjach, które mają 3 osoby, i w organizacjach, które mają 3000, więc zawsze jestem ciekaw, czy jest jakaś taka praktyka, która na przykład wam się sprawdza, forma tego spotkania, częstotliwość, coś takiego, co mogłabyś powiedzieć, o, to jest taka rzecz, która naprawdę nam super działa. Mhm. To są takie spotkania codziennie rano. Staramy się to robić regularnie i to są bardzo krótkie spotkania, kiedy każdy ma jakieś 15-30 sekund na powiedzenie, czym się dzisiaj będzie zajmować. I to tak naprawdę trwa parę minut. To jest taki szybki update i to jest bardzo fajne. Natomiast raz w tygodniu takie dłuższe spotkanie, bardziej już operacyjne, które zwykle się przedłuża i jakąś godzinę trwa. I to wtedy też rozmawiamy o jakichś problemach i myślimy o tym, jak sobie z nimi poradzić. I to jest super, natomiast rzeczywiście chodzi o systematyczność. Mówiłaś, że te spotkania mają charakter, jakby, że siła ich jest to, że są krótkie i regularne. Tak. No, to jest ciekawe. Czyli to buduje pewnego rodzaju rytm i pozwala szybko korygować pewne rzeczy, które nie idą tak, jak powinny po prostu. Dokładnie. Jeżeli byś spojrzała na swoją karierę jako przedsiębiorczyni, która wcześniej miała tak i karierę na etacie, i eksplorację życia i świata w roli tak naprawdę kucharza, no, czyli tak naprawdę eksperta, człowieka, który sam coś wytwarza i równocześnie w różnych środowiskach. Przeszłaś przez tę drogę, teraz jesteś przedsiębiorcą czy przedsiębiorczynią i mówisz, okej, moja droga w tych różnych obszarach, stylach pracy pokazuje mi, że bycie przedsiębiorcą to jest jakie? To znaczy, na pewno się różni od tego życia na etacie. I to jest praca, w zasadzie może być praca non-stop. I to jest też także w zasadzie ciężko przewidzieć, co się wydarzy, co będzie dalej. Cały czas się jakieś wyzwania pojawiają, także to jest non-stop mierzenie się z różnymi wyzwaniami, ale też rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z takimi przeciwnościami. No, trudne pytanie. No, wiadomo, że rzadko się nad tym zastanawiamy z tej perspektywy, dlatego chciałem właśnie usłyszeć twoją taką automatyczną reakcję, która gdzieś pokaże, co ci przychodzi do głowy. Powiedziałaś też o tym mierzeniu się z wyzwaniami. Jak sobie radzisz z tym stresem, czy masz jakieś metody radzenia sobie z stresem i z tymi niepowodzeniami? Co ci pomaga, niepowodzeniami czy trudnościami, co ci pomaga przechodzić przez ten proces? Na pewno wysiłek fizyczny. Ja jestem bardzo, bardzo aktywną osobą i to mi bardzo pomaga. Praktykuję jogę od wielu lat i to jakoś jestem w stanie się dzięki temu zresetować. Też kontakt z naturą, korzystanie z tego. No i też rozmowa z bliskimi mi ludźmi.
Chociaż często się łapię na tym, że w zasadzie w kółko mogłabym rozmawiać tylko o pracy i staram się to przerwać jednak i zachować jakąś higienę, jednak zająć się czymś innym. Ja też jestem zwolenniczką od niedawna terapii ziemią i pracy w ogrodzie. Także to też bardzo, bardzo, bardzo pomaga na stresy. A, to przynajmniej teraz jest dobry sezon na to. To akurat możesz się temu też poddawać, bo wcześniej przez pewien czas raczej byłoby to, można było tylko robić to w teorii, a teraz już jest dobry moment, żeby robić to w praktyce. Jestem ciekaw w kontekście ciebie w roli właśnie tej przedsiębiorczej. Czy był jakiś, nie wiem, mit, czy jakaś rzecz, którą słyszałaś o byciu przedsiębiorcą kiedyś, która uważasz, że nie, jednak nie do końca jest prawdą i nie możesz się z nią zgodzić, albo właśnie się okazuje, nie, no to jest rzeczywiście jakaś wielka prawda. Tak, takim zawsze słyszałam to, że jak masz swoją firmę, jesteś swoim szefem i możesz tak naprawdę robić wszystko, co ci się podoba. I że możesz pracować, kiedy chcesz. Natomiast u mnie ja widzę, że to jest totalny mit, ponieważ pracuję z całym zespołem ludzi, który ma jakiś rytm, produkcja jest w jakichś tam godzinach i to, żeby wszyscy mieli jednak wspólny rytm, jest bardzo ważne. I to jest też odpowiedzialność jednak. Ja codziennie przychodzę do pracy rano, między 8 a 9 i mamy to szczęście, że mamy po prostu własne biuro i miejsce do spotkań i to jest bardzo ważne, żeby się tego rytmu moim zdaniem trzymać, bo wprowadza to jakiś porządek w organizacji i to nie jest tak, że mogę po prostu to porzucić. Mhm. Czyli tak naprawdę jest mit tego, że możesz robić co chcesz, a tak naprawdę trochę, aby być w rytmie, trzeba być w rytmie organizacji, w związku z tym trzeba tak naprawdę robić rzeczy czasem po prostu wedle utartego schematu, zupełnie tak samo jak w sumie w każdej innej organizacji, a nawet bardziej, bo dochodzi to odpowiedzialność. Tak, tak. Zuzanno, powiedz, o co cię nie zapytałem, a uważasz, że to jest super ważne i świat musi o tym usłyszeć. Jest jedna taka rzecz, w zasadzie to, którą chciałabym się pochwalić, to jest to, że pracujemy od zeszłego roku nad nowym produktem na bazie lokalnych surowców. Też zależy nam na tym, żeby w naszej ofercie znalazł się jakiś produkt bardziej lokalny niż ten, który bazuje na kosztach, które jednak pochodzą z bardzo daleka i który będzie tańszy. I w ramach bonu na innowacje współpracujemy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie i pracujemy nad recepturą takich serów. I mam nadzieję, że może w przyszłym roku będziemy mogły się tym pochwalić, ale jest to bardzo obiecujące. Super, no to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy ten element takiego R&D, jak to się modnie nazywa, jednak w obszarze spożywczym, gdzie jak ktoś jest spoza tej branży, to sobie myśli, no jest jakiś ograniczony katalog produktów, które możesz sprzedać i w zasadzie co to za R&D, tak? Jakiś taki klasyczny producent sera, no to przecież ser robi się od tylu lat, tak? Albo klasyczny producent, nie wiem, wędliny, no każdy wie, jak to biedne zwierzę tam porozkładać na kawałki, napompować jakimś czymś, żeby było tego 10 razy więcej i sprzedać. No a tutaj wy jesteście w ciekawej strefie, że trochę kreujecie nowe smaki. Super to musi być. Jaki macie pomysł na stworzenie procesu
i przetestowanie tego, czy to będzie ten właściwy, dobry smak. Czy będziecie stosować tę samą metodę, która dała wam powodzenie z tym produktem, czy macie jakieś nowe pomysły? Bo to jest zawsze ogromne ryzyko, że jakby inwestujesz we wprowadzenie nowego produktu. Zazwyczaj firmy mają tak, że raczej odnoszą sukces z jednym produktem, a nigdy ten drugi nie odnosi takiego wielkiego sukcesu. Często tak jest. No i po trzecie, że ta inwestycja związana z wprowadzeniem nowego produktu, kiedy to nie pójdzie, a już masz taką skalę, jaką wy macie, może też sporo kosztować. Więc jestem ciekaw, jak zamierzacie przetestować, czy poza tym, że receptura wam wyjdzie jakaś tam, to czy ten produkt to rzeczywiście będzie hit? Elementem tego projektu będą też takie mini badania rynku. Także tym razem chcemy jednak to przetestować na jakiejś szerszej grupie potencjalnych odbiorców. I także, bo do tej pory rzeczywiście we własnym gronie testowaliśmy nasze produkty. Nie wykluczamy też, że może wyjdziemy z tym w ogóle do naszych dotychczasowych wiernych klientów. Na pewno będziemy pytać o opinię. Natomiast rzeczywiście będzie się to prawdopodobnie wiązało z inwestycją w nową linię. Dlatego też rozglądamy się za tym nowym lokalem, w którym taka linia mogłaby powstać. Super. To czy Wege Siostry to jest wasz projekt życia? Zamierzacie już zawsze to robić? Na ten moment macie takie podejście do tego? Jak to wygląda? Jaka jest wasza wizja na więcej niż 5 lat? Mhm. Na ten moment cały czas to chcemy robić, bo widzimy, jaki jest potencjał tej firmy i mamy mnóstwo pomysłów, jak poszerzyć naszą ofertę, także na pewno będziemy działały, natomiast nigdy nie wiadomo, co będzie dalej, co przyszłość przyniesie, jeżeli będą osoby, które będą chciały kupować nasze produkty, to na pewno będziemy działać. Super. No to ja wam w takim razie tego życzę. Zastanawiam się, czego jeszcze wam życzyć. Sił. Nie wiem. To życzę wam sił. Życzę wam siły i energii, zapału, który nie będzie stygł, tylko będzie wzrastał wraz z tą fantastyczną ekspansją. No, musimy już kończyć naszą rozmowę. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że rozmawiając o tym tak zgłodniałem, że naprawdę muszę pójść chyba tutaj do sklepu. Mam taki sklep dosłownie dwa kroki. Kupić sobie taki serek z nerkowców. Bo też, szczerze mówiąc, nie jem mięsa, więc akurat też poszukuję ciekawych produktów, które właśnie, to jest trudne, także potwierdzam. I fajnie jest znaleźć coś, co ma równocześnie jest alternatywą i ma jakiś smak. To wcale dla tych wszystkich, którzy jedzą mięso, może być to trudne do zrozumienia, ale jak się nie je mięsa, to można wpaść w pułapkę tego, że wszystko smakuje tak samo. Więc tym bardziej cieszę się bardzo z tego, że nie tylko możemy porozmawiać, ale też będę mógł wrócić i ten produkt ponownie skonsumować. A tymczasem bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się, jak powiedziałaś, po raz pierwszy wystąpić w podcaście. Mam nadzieję, że to doświadczenie nie było tak traumatyczne, jak mogłaś sobie je wyobrażać. I dzięki ci wielkie naprawdę za ten czas i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło, bardzo dziękuję za super rozmowę.